Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 91. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku aktualizacja bety Reaper of Souls, anielskie skrzydła w kolekcjonerce dodatku, zmiany w materiałach do craftu, nowa fala zaproszeń do bety Reaper of Souls, konkurs graficzny Blizzarda i DeviantArt, podsumowanie czwartego kwartału Activision Blizzard, walentynkowe grafiki Blizzarda, amerykańska premiera książki Storm of Light, aktualizacja informacji o turnieju rocznicowym Diablo1.pl, wyniki konkursu Klan Obranie, ponowne otwarcie sklepu Blizzarda oraz zlot graczy Diablo w Katowicach. Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem kolejnej aktualizacji bety Reaper of Souls. Zmiany nie są może przełomowe, ale warto wymienić chociaż część z nich, na przykład zmniejszenie szansy na trafienie krytyczne za każdy punkt paragonu z 0,2 do 1,1, niewielkie zwiększenie obrażeń zadawanych przez potworki wraz ze wzrostem poziomu trudności, zwiększenie szansy na wypadnięcie niebieskich przedmiotów ze skrzyń, czy kolejne zmiany w balansie postaci oraz naprawienie garści błędów. Chłopaki z Diablo Fans specjalizują się w grzebaniu w plikach nadchodzących wersji Diablo. O ostatnich odkryciach wspominałem jakiś czas temu, ale nie wspominałem o bardzo ciekawym wpisie dotyczącym skrzydeł Imperiusa, które wymienione zostały jako jeden z elementów obecnych w pierwszym dodatku do Diablo 3. Niestety opis skrzydeł nie wprowadza żadnych konkretów, więc trudno wywnioskować, czy będzie można przyodziać się w skrzydła, czy też będą pełniły jakąś inną funkcję. Wraz z ostateczną premierą Reaper of Souls doczekamy się sporej zmiany w interfejsie składników do craftu. Będą one traktowane przez grę tak jak złoto czy blood shardy. Nie będą zajmowały miejsca w plecaku, ale będą wymienione na osobnej liście. Nie będzie również potrzeby ich samodzielnego ponoszenia, co wydaje się całkiem fajną zmianą, mając na uwadze fakt, że tego typu itemki podnosimy bardzo często. W ubiegłym tygodniu Blizzard wprowadził na serwerach testowych pewną niewielką, acz istotną, bo bardzo szybką poprawkę. Po jej opublikowaniu nowa grupa osób powinna uzyskać dostęp do wersji beta Reaper of Souls. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji przetestować tej wersji, to czym prędzej sprawdźcie swoje skrzynki pocztowe. Aby uczcić zbliżającą się premierę Reaper of Souls, Blizzard wraz z serwisem DeviantArt zapraszają Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym łączna pula nagród przekracza wartość aż 11 tysięcy dolarów. Aby mieć szansę na zgarnięcie którejś z nich, musisz namalować przygotowania dowolnej postaci z Diablo 3 do zbliżającego się konfliktu ze złem. Ale jako że główny przeciwnik w Reaper of Souls, czyli Maltael, jest również bardzo charakterystyczną postacią, to możecie namalować także i jego. Główna nagroda to m.in. 5000 dolarów, a także dwudniowy wyjazd do siedziby Blizzarda w Kalifornii, a to zaledwie początek obszernej listy podarunków. Jeśli masz talent i chcesz wpaść do biura Josha Moskery w Ameryce, to chwytaj za ołówek i do dzieła. Po raz kolejny Blizzard podsumowuje kwartał swojej działalności, przedstawiając garść ciekawych faktów dotyczących firmy. Od premiery sprzedanych zostało 15 milionów kopii trzeciej części Diablo na wszystkie platformy sprzętowe. Ilość graczy World of Warcrafta nieznacznie zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału z 7,6 miliona do 7,8 miliona. Ponadto w zapowiedziach istotnych produkcji na rok 2014 Blizzard wymienia Hearthstone, Reaper of Souls, a także trzecią grę określoną jako Another Major Game. Zapewne takiej walentynki nie chcielibyście wysłać waszej ukochanej osobie, gdyż z romantycznymi wyznaniami niewiele mają one wspólnego, ale że są w miarę ładne i na swój pokręcony sposób przyjemne, to rzućcie na nie okiem. Storm of Light, czyli nawałnica światła, dostępna jest już w amerykańskich księgarniach za kilkanaście dolarów.
Niestety, jeśli macie ochotę przeczytać ją w naszym pięknym polskim języku, to będziecie musieli zaczekać jeszcze ponad miesiąc, do 19 marca, gdyż dopiero wtedy książka trafi w polskim języku na półki sklepowe. Wspominany tydzień temu turniej z okazji 8. rocznicy istnienia serwisu Diablo1.pl wywołuje niemałe zainteresowanie graczy. Niestety część tego zainteresowania wiąże się z pewną specyficzną cechą tej gry, a mianowicie potrzebą otwierania portów na komputerze oraz dostępem do internetu przez sieci osiedlowe. Ten sięgający jeszcze lat 90. problem jest na tyle uciążliwy, że Blessed uwzględnił go w zasadach konkursu. Ponadto pula nagród została wzbogacona o 2 kopie Reaper of Souls, a tym samym wartość wszystkich fantów przekroczyła 1000 zł. Klanobranie. Konkurs, w którym do zdobycia była m.in. książka Book of Kane, figurka Diablo z edycji kolekcjonerskiej czy garść oficjalnych breloczków Diablo 3, został oficjalnie zakończony. W wyborze zwycięzców palce maczał sam pan Vuluxar, o czym zresztą poinformował na oficjalnym forum. Pierwsze miejsce zajął Cynix, drugie Garnitron, a trzecie Bloody. Gratuluję! Masz trochę zbędnej kasy na wydaniu? Chciałbyś zgarnąć kilka fajnych fantów ze świata Diablo? Jeśli tak, to zapraszam do oficjalnego sklepu Blizzarda. Możesz tutaj zaopatrzyć się w masę gadżetów ze swoich ulubionych gier, na przykład plecak z Reaper of Souls, deskę do skateboardu z mordą Leorika, czy chociażby kufel do piwa w klimacie Warcrafta. Ograniczeniem jest tylko grubość twojego portfela. Weekend rozpoczynający się dniem 14 marca będzie w stolicy województwa śląskiego okresem związanym z e-sportem za sprawą imprezy Intel Extreme Masters, która odbędzie się w katowickim Spodku. Będzie dużo lola, niestety nie będzie Diablo. Ale to nic, bo sami możemy zrobić sobie Diablo. Jako że do Spodka wpadnie grupa kilku osób z Blizzarda, m.in. Vuluxar czy Proccar, to właśnie z tymi osobami został zaplanowany niewielki kameralny zlot w sobotę, 15 marca, w lokalu serwującym kozackie burgery i najlepsze w mieście stejki. Jeśli macie ochotę wpaść, to zapraszam do zapisów. Zawsze to fajnie uścisnąć grabę Wulusiowi czy cyknąć sobie fotkę z innymi graczami Diablo. I to wszystko w dzisiejszej 91. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, przypominając, że idzie wiosna i powoli za oknem widać jej już pierwsze oznaki.